Na program zaprasza Śnieżka, producent kolorowych farb do wnętrz. Przed nami metamorfoza pokoju 7-letniego Roberta, który właśnie poszedł do szkoły i musimy troszeczkę pozmieniać układ w jego pokoju, tak żeby zmieściło się biurko. W pokoju zabudujemy częściowo rury w tym miejscu. Przedłużymy też zabudowę pod oknem, gdzie powstanie przy okazji szeroki parapet i kilka szafek i półek na przechowywanie różnych rzeczy. Motywem przewodnim w pokoju będzie motoryzacja, dokładnie temat związany z motorami, które bardzo Robert lubi i to jest jedyna rzecz, o którą on poprosił, dlatego będzie praktycznie na każdej ścianie, zarówno w formie fototapety na szafie, w ten sposób odnowimy starą szafę, jak i w postaci naklejek i metalowych plakietek. Biurko znajdzie się tutaj pod oknem przy zabudowie. Nad biurkiem pojawi się pas ciemnego koloru, natomiast nad łóżkiem, które już nie będzie łóżkiem dziecięcym, pojawią się naklejki. Dekoracyjny pas koloru, który znajdzie się nad biurkiem do samego sufitu, zostanie zamknięty dołem i górą płytką w takim granatowym kolorze, tak żeby dodatkowo urozmaicić tą ścianę. Kolory będą jasne, złamane szarości, delikatne, biele. I granatowy kolor, który jest ulubionym kolorem Roberta, znajdzie się w części, gdzie zabudujemy rury przy łóżku oraz będzie również formą ściany tablicowo-magnetycznej i to będzie taki ciemny, ciemny, piękny, głęboki granat. Grand Hotel Stamary to jeden z najpiękniejszych obiektów w Zakopanem. To hotel wyjątkowy, gdzie wysoki standard łączy się ze stuletnią tradycją. Usytuowany jest 700 metrów od bardzo popularnych Krupówek, a w hotelu znajduje się centrum wellness i spa, 10 gabinetów zabiegowych, basen, sauny, jacuzzi, siłownia, restauracja z menu dla najmłodszych gości z pokojem zabaw o powierzchni 80 metrów kwadratowych. Dlatego też Grand Hotel Stamary jest bardzo chętnie wybierany przez rodziny z dziećmi. Bardzo ładnie nazywa się ta kolekcja. Shabby Chic. Jest to gres, więc podłoga, ściana, dwarze, format bardzo naturalny. Trzy, że mnie to się strasznie kojarzy albo z trochę ze Skandynawią, albo z takim wybrzeżem Maine, gdzie są takie domki przez piasek i przez wiatr i przez deszcz. Taki marynistyczny klimat. Taki trochę, tak. Mhm. Takie klimaty rzeczywiście nadmorskie. Natomiast tu mamy pięć kolorów tak naprawdę, bo mamy turkus czerwony, biały, powiedzmy, że beżowo-szary i granatowy, którego akurat tutaj nie ma. Można je układać w ten sposób. Można je układać pojedynczo. Tu mamy taki czerwony. Można je mieszać, tak jak powiedziałem. Bardzo dobrze wygląda ta najjaśniejsza podłoga, bo doskonale imituje takie bielone ugowane, dechy. Bielone dechy. Właściwie do każdego wnętrza.
Maciej, wybrałam dywan, a teraz proszę Cię, opowiedz mi o tym nowym panelu dotykowym, który pojawił się w Waszych sklepach. Co to jest za cudo? Panele pojawiły się jako swojego rodzaju centrum informacyjne, można dzięki nim zobaczyć naszą ofertę w zakładce produkty. Można zobaczyć galerię wnętrz, dzięki którym można się zainspirować. Można zrobić zakupy? Jeżeli znajdziesz interesujący Cię produkt, możesz od razu kupić go na miejscu. Możesz też zabrać swój koszyk, który zrobisz tutaj. Dodaję do koszyka? Dodaj do koszyka. A jak chcę wysłać ten dywan do kogoś na maila? Po kliknięciu zapisz koszyk, masz możliwość wysłać go na maila. Jak widzisz w tym pokoju, motywem przewodnim jest intensywny kolor, dlatego z radością odkryłam bardzo podobny, zbliżony kolor ramki szklanej. Ramka szklana z serii Simon 82 idealnie będzie pasowała do tej ściany. Ta, moglibyśmy wybrać też kilka innych, ale bo w całej serii jest ich aż 20. Każda ma wyrazisty kolor. Poza tym wykonane są ze szkła, z metali i również z drewna. Tą serię i wszystkie inne można zobaczyć w aplikacji mobilnej, gdzie mamy katalog produktów, każdą serię można w nim obejrzeć. Ciekawą propozycją jest również konfigurator tych produktów, gdzie wchodząc do danego wnętrza można wybrać na ściany odpowiednie pstryczki, gniazdka w kolorach i seriach, jakie nam się podobają. Potem tworzy się z tego lista, można bezpośrednio wysłać ją do sklepu internetowego i zamówić sobie osprzęt. Oczywiście z odpowiednią prędkością, stówka, Adaś, to jest, ty jeździsz na motorze. Tak. Czy to jest odpowiednia, to jest wolno, szybko, jak to jest? We'll be right back.
Robert jest pierwszoklasistą, więc potrzebował biurka. Stąd pomysł na remont pokoju. Udało się zrobić tak, jak sobie to wyobrażał Robert, czyli w jego ulubionych kolorach i z motywem motoryzacji, jego główny temat. Biurko jest w bardzo dobrym miejscu, dobrze oświetlone. Przy okazji chcieliśmy, żeby nad biurkiem na szerokość, na całą szerokość znalazł się pas z właściwościami magnetycznymi, ale przy okazji też dekoracja. Dlatego pojawił się ten kolor. Możemy też tutaj pisać kredą, bo też mamy właściwości zmywalne. Wykończenie tego pasa, tak żeby to ładnie wyglądało, żeby przy okazji pasowało do wszystkiego, to w nietypowy sposób wykorzystane płytki stu bądzina. Na program zaprasza Śnieżka, producent kolorowych farb do wnętrz.